Dziennik jest po prostu narzędziem, ale takim narzędziem, które zmienia naprawdę dużo. Ten film wyrasta z tego, że jakiś czas temu wrzuciłam na Instagram mój dziennik, a wspominam o nim też dość regularnie i dostaję o niego coraz więcej pytań. No i tak sobie pomyślałam, że to może być miły temat na początek, zwłaszcza, że dzienniki to jest naprawdę świetna sprawa. Dlaczego warto pisać dziennik? Myślę, że przede wszystkim z dwóch powodów, które zresztą łączą się z metodami, które stosuję i które zaproponuję Wam za chwilę. I pierwszy z nich to jest dokumentowanie rzeczywistości i ta możliwość wrócenia do czegoś, spojrzenia na coś ze świeżej perspektywy, na przykład po roku, dwóch, pięciu, albo już po tygodniu, to też potrafi być zaskakujące. A z drugiej strony większe zrozumienie siebie, bycie bardziej zsynkowanym z samym sobą, samą sobą. Regularne pisanie dziennika i zastanawianie się nad sobą, przelewanie tego wszystkiego na papier, nie dość, że niejako uspokaja nasz mózg, bo te tematy nie krążą gdzieś z tyłu głowy, nie bałkujemy ich ciągle, one po prostu zostają uporządkowane, później mogą być przez mózg skategoryzowane jako niejako wykonane i włożone w odpowiednią przeogródkę. To jest jakby jeden super aspekt tego. Dzięki takiemu regularnemu pisaniu mózg jest po prostu spokojniejszy. On sobie to wszystko kategoryzuje, nie bałkujemy ciągle tych samych tematów, one nie krążą gdzieś z tyłu głowy, nie dręczą w nieodpowiednich momentach, tylko są po prostu właśnie w tej swojej przygródce, do której można wrócić, ale w taki świadomy sposób, a nie kiedy takie myśli natręty po prostu nam się w tej głowie pojawiają. Z drugiej strony to rzeczywiście może pomagać w takim odkrywaniu siebie, w odkrywaniu tego, czego naprawdę chcemy, albo w rozwoju samym sobie, bo pisanie jest dla mnie bardzo często takim pierwszym krokiem do tego, żeby coś zmienić, bo dopiero spisanie czegoś, przeanalizowanie pod różnymi kątami, a później przeczytanie tego jeszcze raz sprawia, że zaczynam widzieć, o co chodzi, jaki jest problem, co warto zmienić. Dlatego też dla mnie dziennik jest po prostu narzędziem, ale takim narzędziem, które zmienia naprawdę dużo. Ścieżka do pisania dziennika nie była dla mnie prosta. Na pewno nie jestem osobą, która robiła to od dzieciństwa, na pewno nie jestem osobą, której wyszło to za pierwszym razem, bo to, ile dzienników niezapisanych albo porzuconych w połowie wyrzuciłam, to ciężko byłoby zliczyć. Tak naprawdę moja realna historia z dziennikami, taka poważna, zaczęła się w momencie, w którym moja przyjaciółka, Misia, sprezentowała mi na moje 18 urodziny dziennik, który został przez nią trochę już wypełniony. Na pierwsze strony wkleiła nasze zdjęcia, wkleiła jakiś, chyba wykaligrafowała tekst utworu. No i generalnie pozostawiła go z taką zachętą, żebym po prostu kontynuowała i zobaczyła, co z tego wyjdzie. No i wyszło sporo i bardzo się z tego cieszę. Od tamtego czasu dziennik towarzyszy mi praktycznie przez cały czas. Są okresy, w których mam przerwę albo w których piszę o wiele mniej. Niemniej jest to jednak już jakąś stałą w moim życiu. Czasami da się nawet powiedzieć, że ludzie mnie z tym kojarzą, bo rzeczywiście gdziekolwiek bym nie jechała, z mojego kankana wystaje obszerny dziennik. Jest to o tyle problematyczne, że ja do tych dzienników wklejam masę rzeczy, o czym za chwilę, i przez to stają się strasznie ciężkie, więc zamiast lekkiego plecaczka ostatnio wożę cegłę. Ale obiecałam powiedzieć, po co to w ogóle robię, po co w ogóle pisać dziennik i czym to się właściwie różni od pamiętnika, który nie ma najfajniejszych konotacji i nie kojarzy nam się zbyt dobrze. Generalnie dziennik może mieć pewne podobieństwa do pamiętnika, ale jego istotą jest chyba przede wszystkim to, że starasz się tam po prostu dokumentować w miarę na bieżąco rzeczy, które się dzieją i dostosowujesz go mocno pod siebie i nie piszesz raczej w formacie drogi pamiętniczku, tylko wybierasz sobie swój własny, który jest najbardziej dostosowany do Twoich potrzeb. I to chyba jest właśnie trochę taką esencją, bo nie ma jednego dobrego sposobu na prowadzenie dziennika. To, co jest w tym super, to to, że on może po prostu służyć do masy celów.
jak chociażby do śledzenia swoich celów, postępów. Może służyć do rozwoju, bo możemy wykorzystywać go przede wszystkim do zadawania sobie trudnych pytań i szukania odpowiedzi. Może służyć do dokumentacji rzeczywistości, czyli do tego, żebyś po roku była w stanie przejrzeć po prostu kartkę po kartce i zobaczyć, co działo się rok temu. Dla mnie jest tak naprawdę miksem tego wszystkiego i jest mi z tym bardzo dobrze. Wydaje mi się, że największy problem z pisaniem dziennika miałam wtedy, kiedy wydawało mi się, że on musi wyglądać w jakiś określony sposób. I to po prostu było dla mnie takim zobowiązaniem, czymś niekomfortowym, co sprawiało, że koniec końców po prostu się o to rozbijałam i przestawałam to robić. Tak samo w momencie, w którym narzucałam sobie zasadę, że na przykład pisać muszę codziennie. I okej, przez jakiś czas pisałam codziennie, później opuszczałam parę dni i generalnie uznawałam temat za stracony, no bo mózg lubi tak to postrzegać. Jest to niezbyt mądre, no ale tak to działało. No i właśnie w momencie, w którym dopiero odpuściłam sobie wszystkie te zasady, to zaczęło dla mnie działać. No i jak ja właściwie ten dziennik piszę? Chciałabym Wam opowiedzieć o takich trzech rzeczach, które w tym wszystkim zawieram, które są dla mnie najważniejsze, najbardziej efektywne, dają mi coś i sprawiają mi przyjemność. Pierwsze z nich to tak zwany stream of consciousness, czyli strumień świadomości. Bardzo często zwany też morning pages, czyli takimi stronami zapisywanymi rano. Ta metoda pozwala tak naprawdę uporządkować sobie mózg. I nie przesadzam, bo to naprawdę tak działa. Chodzi w niej o to, żeby po prostu wypisać wszystko, co przychodzi Ci na myśl, bez cenzury, bez zastanawiania się, jak najlepiej to ująć, bez dbania o najpiękniejszy krój pisma. Po prostu służy to temu, żeby w Twoim mózgu zapanował spokój. No i to jest trochę taka magia, że mózgowi się po prostu wydaje, że niejako coś zrobiłeś, jeśli już to przelejesz na papier. Myślę, że wszyscy miewamy te takie dni, gdzie po prostu cały czas nas coś rozprasza, cały czas nam się przypomina, że na przykład mieliśmy coś zrobić, albo że trzeba coś załatwić, albo w sumie dręczy nas coś, co powiedzieliśmy x dni temu. No i tak naprawdę trochę do opanowania takich myśli jest właśnie ta metoda, bo pozwala ona wyrzucić wszystko z mózgu. Na papier, przelać to, co z kolei sprawia, że mózg niejako uznaje to za zrobione, przynajmniej w takiej formie, że te myśli nie nawiedzają nas później w dziwnych momentach. Dla mnie tak naprawdę ta główna różnica, jaką daje takie pisanie rano, pisanie takiego strumienia świadomości, niestrukturyzowanie tego, główną zaletą tego jest to, że rzeczywiście później mam poczucie, że mogę zacząć dzień świeżo, że mój mózg nie jest w 10 miejscach naraz, że mogę się na czymś skupić, że nic mnie nie dręczy. I to rzeczywiście jest też podparte neurobiologią. Dużo badań na ten temat przygotowano, coś podlinkuję pewnie w opisie. I bardzo to polecam. Jest to też uznawane za całkiem niezły sposób na wspieranie się, oczywiście nie leczenie, ale wspieranie się w jakichś zaburzeniach lękowych. Nie wiem, czy to tak to jest dokładne tłumaczenie anxiety. W każdym razie na pewno pomaga to trochę opanować niektóre takie myśli intruzów. Kolejną rzeczą, do której wykorzystuję ten dziennik, jest rzeczywiście dokumentowanie rzeczywistości. I tak naprawdę to jest ta rzecz, która jest dla mnie największą przyjemnością, największym fanem. To jest strasznie przyjemna sprawa, bo działa to na przykład tak, że jestem sobie w Barcelonie, kolekcjonuję wszelkie paragony, bilety, jakieś papierki, liście, wszystko, co mi wpadnie w ręce, a później siadam i spisuję to, co robiłam, to, co się wydarzyło, sytuacje, które się zadziały, wyklejając to wszystko tymi rzeczami, które się tam pojawiały. I to sprawia, że chociaż w Barcelonie byłam kilka miesięcy temu, teraz jestem w stanie wrócić do tych stron w dzienniku i poczuć się tak, jakby to się wydarzyło wczoraj. To jest naprawdę cudowne
i jest też bardzo przyjemnym zajęciem, w sensie to sklejanie tego, wypisywanie tego. Można to robić mniej lub bardziej estetycznie, u mnie zależy to trochę od nastroju, od ilości czasu, czasami się do tego przykładam, czasami po prostu zaklejam całą stronę i obie rzeczy później wywołują równie miłe wspomnienia. Trzecia rzecz, do jakiej wykorzystuję dziennik, to jest właśnie rozwój. I robię to poprzez zadawanie sobie trudnych pytań, albo oscylowanie wokół jakiegoś tematu, po prostu wybieram sobie jakiś temat, który czuję, że w jakiś sposób albo mnie pochłania, albo wręcz przeciwnie, unikam go, albo jest czymś, co po prostu chciałabym zmienić, a może jest czymś, czego nie do końca rozumiem, na przykład w moim zachowaniu, albo w tym, co się dzieje wokół mnie, w tym, w jaką stronę idzie moje życie. No i tak naprawdę do tego też można podchodzić wielorako, bo z jednej strony można po prostu sobie myśleć, pisać, spisywać to. Już sam akt spisania takich myśli sprawia, że to rzeczywiście staje się dwa razy jaśniejsze, bo mózg potrafi się zapętlać, często myślimy w kółko o tym samym, czasami nie jesteśmy w stanie dostrzec nowej perspektywy. A przelanie tego na papier i później przeczytanie tego sprawia, że coś się w tym mózgu bardziej przetwarza i często dochodzi się do świeżych wniosków. No i poza tym jest jeszcze magia tak zwanych journal prompts, czyli takich swego rodzaju pytań, zadań, które ukierunkowują to, na jaki temat piszemy w takim dzienniku. I są to na przykład pytania pokroju, nie wiem, czego się boję, co czuję, że dzieje się w moim życiu nie tak w tym momencie. Czasami są to też pytania pozytywne, są to pytania, to mogą być najróżniejsze pytania. Niemniej to jest coś, co sprawia, że w jakiś sposób ukierunkowujemy to, co piszemy i zastanawiamy się nad tym głębiej. Bardzo często pomaga to też na przykład zająć się właśnie obszarami, o których nie pomyślelibyśmy w innej sytuacji, no bo nie wiem, generalnie nie lubimy myśleć o niekomfortowych rzeczach, albo czasami po prostu ich nie dostrzegamy. A takie pytania po prostu są tym takim triggerem, który sprawia, że się na czymś skupiamy. Tak naprawdę jeszcze taką czwartą rzeczą, do której wykorzystuję dziennik, jest też trochę wyżywanie się artystycznie. I to też może przyjmować bardzo różne formy. Mało rzeczy relaksuje mnie tak jak robienie kolaży. To jest w ogóle fascynująca rzecz, bo tak naprawdę o wiele łatwiej jest mi włączyć serial niż zmusić się do robienia kolaży, a to drugie sprawia, że jestem 10 razy bardziej wypoczęta. Wyżywanie się artystycznie to jest coś, co dla jednych będzie bardzo przyjemnym zajęciem, dla innych zupełnie zbędnym, ale wydaje mi się, że warto dać temu szansę. I tak jak mówiłam, może to przyjmować różne formy. Na przykład kolaże, tak jak u mnie, ale też rysowania takich drobnych bazgrołów gdzieś na marginesie. Znam też wiele osób, które na przykład spisują tam teksty piosenek, czasami po prostu oprawiając je graficznie, czasami je analizując. Różni ludzie robią różne rzeczy, co kto lubi tak naprawdę. Dodaje to też trochę tego takiego waloru estetycznego dziennikowi, co myślę, że jest całkiem fajne i dlatego sama czasem to robię. A także no, jest rzeczywiście takim przyjemnym odpoczynkiem dla mózgu. Gdzieś obok tego wszystkiego jest jeszcze bullet journal, czyli metoda, o której możecie obejrzeć 10 lepszych filmów niż ten u mnie, bo po prostu nie jestem w tym temacie specjalistką. Natomiast to jest trochę forma wykorzystywania jakiegoś papierowego zeszytu do planowania siebie i swojego czasu. Jest bardziej, powiedziałabym, taka ustrukturyzowana, nie aż tak bardzo twórcza, jak to, o czym ja mówię. Natomiast da się to ze sobą połączyć. To jest też coś, co ja okazjonalnie robię, bardzo się plączę pomiędzy planowaniem online, korzystaniem z Todoista, jak i z potrzebą tego, żeby czasami przelać to na papier. I wtedy rzeczywiście sięgam po jakiś taki format bullet journal. Zresztą ostatnio przygotowałam sobie nowe w takim malutkim zeszyciku, który ostatnio dostałam od chłopaka. Ma to swoje zalety, zdecydowanie. Polecam wypróbowanie, poczytanie o tym więcej. Ale dla mnie to jednak nie jest ulubiony format dziennikowania, chociaż swego czasu bardzo się do tego przykładałam i było to ważnym elementem mojego życia tak naprawdę, no bo to jest coś, co się to życie porządkuje. W tle widzicie moje ostatnie dzienniki, chociażby ten, który skończyłam dosłownie kilka dni temu, który jest tak ogromny, że właśnie przez niego mój plecak był cegłą. A widać też nowy, który dopiero
co zaczęłam. Dość zabawny efekt tego, że pierwsze strony są jeszcze piękne, równo napisane, spokojnie to się jeszcze rozwali. Swoją drogą to kiedyś było też dla mnie takim ogromnym blokerem. Ten cały perfekcjonizm, to, że nie chciałam zniszczyć jakiegoś pięknego zeszytu, który sobie kupiłam bądź dostałam. Jestem przekonana, że dużo osób się z tym będzie utożsamiać, bo mam wrażenie, że w ogóle kolekcjonowanie zeszytów i lęk przed wykorzystaniem ich, żeby ich właśnie nie zniszczyć, jest zaskakująco powszechnym zjawiskiem. Ale może się mylę. W każdym razie, jeśli ktoś też tak ma, to dajcie znać, żeby... nie wiem, żebym nie czuła, że jednak to sobie wymyśliłam, że to jest takie powszechne. No dobra, ale jak u was? Dajcie znać. Jestem ciekawa waszych historii z tym wszystkim. A może jesteście w ogóle podejrzliwi wobec całego tematu i wydaje się wam to totalną stratą czasu? Wtedy też napiszcie to, chętnie z wami podyskutuję, zobaczę jakie wy macie do tego podejście. No i co? Dzięki za oglądanie i mam nadzieję, że do zobaczenia wkrótce. Cześć!